W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi, by nadstawić drugi policzek, by podzielić się swoją szatą, by chętnie pożyczyć. Te postawy, o których mówi Jezus, do których nas wzywa, mogą się wydawać jakąś postawami naiwnymi, czy nawet wyróżniać się pewną bezbronnością wobec zła, które nas spotyka, pasywnością wobec zła, które napotykamy na naszej drodze. Ale Jezusowi nie chodzi o to. On oczywiście przyszedł zwalczać grzech, zwalczać zło. Dlatego nie ma mowy o jakiejś tolerancji dla zła, przyzwoleniu na grzech. Jezus mówi nam przede wszystkim o tym, by zło zwyciężać dobrem. By to dobro tworzyć w sobie, wokół siebie, w relacjach międzyludzkich. By tego dobra szukać. Zawsze szukać większego dobra. Zawsze pytać o to, co jest większym dobrem. Co jest właściwą postawą, właściwym wyborem, decyzją. Żeby zrozumieć tą postawę Jezusa, o co mu chodzi, pewną ilustracją jest jego postawa, kiedy jest sądzony i kiedy wymierzano mu policzek. Jezus nie nadstawił drugiego policzka, lecz powiedział słowa bardzo ważne i bardzo wymowne. Jeśli źle powiedziałem, daj świadectwo prawdzie. W ten sposób przeciwstawił przemocy siłę moralną. I ta siła moralna była prawdziwym, autentycznym dobrem, które pojawiło się w tamtym momencie. Jezus tym dobrem obnażył zło, obnażył przemoc, agresję, jaką skierowano przeciwko Niemu. Także Jezusowi chodzi zawsze o dobro, o prawdziwe, autentyczne dobro. I żeby takie dobro tworzyć, żeby do takiego dobra być zdolnym, trzeba iść drogą miłości. O tym również mówi Jezus w dzisiejszej Ewangelii. By miłować. W miłości nie szuka się siebie samego. Oczywiście, w jakiś sposób trzeba również myśleć o swoim dobru. Ale miłość to przede wszystkim szukanie dobra drugiej osoby. Miłość to chęć dzielenia się z drugim. Miłość nie patrzy swego. Miłość jest zdolna do ofiary. I właśnie takiej miłości uczy nas Jezus. On zapomina o sobie. On myśli przede wszystkim o tym, co jest wolą Ojca i o tym, co jest dobrem, zbawieniem dla człowieka. I tą drogą idzie. I do takiej miłości nas wzywa. Żeby tworzyć dobro, trzeba być człowiekiem zdolnym do miłości. A miarą tej miłości jest On sam, Chrystus, który oddaje siebie za nas. I w ten sposób rozumiemy, że On nas uczy, by być świętymi i doskonałymi, jak sam Bóg jest święty i doskonały.